W dzisiejszym odcinku zajmiemy się składnią i wreszcie dokładnie wytłumaczymy sobie, czym jest COD i COI. Super, bo wiesz, niby już to sobie tłumaczyliśmy, ale dużo nie zostało mi w głowie. To od czego zaczniemy dzisiaj? Kamili. Zaczniemy od wprowadzenia do składni, czyli przyjrzymy się typom zdań i orzeczeniu oraz różnicom między językami pozycyjnymi i fleksyjnymi. Potem zajmiemy się trzema najczęstszymi sytuacjami w zdaniu prostym: Attribut oraz COD i COI, ze szczególnym uwzględnieniem zaimków COD i COI oraz ich kolejności w zdaniu. Jak tego słucham, to wolałabym jednak tego nie robić. A jak w tle odcinka dam skaczące kłuski, to nie będzie ci lżej? Niespecjalnie. Super, cieszę się. To zaczynamy. Zaznaczmy, że nieco uprościmy sens składni i zajmiemy się nią na poważnie dopiero od poziomu B2. Na razie zajmiemy się propedeutyką tej gałęzi gramatyki i będziemy używali etykietki składnia głównie w opozycji do filmików o czasowniku, o grupie nominalnej czy o fonologii. Co? Kami. sro. Zajmiemy się propedeutyką, czyli takimi notion de base. Osoby, które mają jeszcze tylko taką naskórkową znajomość języka, nie będą rozumiały większości słów i wyrażeń, więc bardziej skomplikowanym wyrażeniom, takim językowym esom, floresom, przyjrzymy się w osobnej serii dla zaawansowanych. Na razie zróbmy takie elementy składni dla początkujących. Po francusku jest kilka form zdaniowych, a my zajmiemy się zdaniami twierdzącymi w formie czynnej, a negację zrobimy za tydzień. Stronie biernej zaś przyjrzymy się nieco później. Spójrzmy. Mamy kilka form. aktyw, passive, czyli forma czynna i bierna. Affirmative, negative, czyli zdania twierdzące i przeczące. My wybierzemy zdania w formie czynnej w trybie twierdzącym. Te zdania twierdzące mogą być różnego typu. Deklaratif, interrogatif, injonctif, eksklamatif. My zrobimy zdania twierdzące oznajmujące. Pozostałym typom, na przykład pytaniom albo zdaniem rozkazującym, ponownie przyjrzymy się nieco później. A więc wybraliśmy nasze zdanie, phrase affirmative, declarative, które może być proste albo złożone. Sample. Kompleks. My zajmiemy się zdaniami oznajmującymi w konstrukcji prostej, czyli zajmiemy się tak zwanym fraz afirmative, deklarative simple. A tak po polsku, żebym zrozumiała? Kami tłumacząc na Polski, zajmiemy się zwykłym, prostym zdaniem twierdzącym: na przykład Ala Makota, ja czytam książkę, rozmawiam z Ewą, bez zbędnego filozofowania. Aha! No dobrze. Pozwalam, kontynuujmy. Dziękuję za to pozwolenie. To spójrzmy dalej. W poprzednich filmikach mówiliśmy o częściach mowy, tzw. zwanych du discours. Le nom, le pronom, le verbe, l'adjectif, l'article, l'adverbe, la préposition itd. Etc. etc. patati patata. Bla bla bla. Znowu. Nie chcę adaptować teraz konkretnej gramatyki i robić na przykład siatki terminologicznej Grewisa, tylko weźmiemy teraz taki uproszczony model do celów FLE, Français langue étrangère, francuski jako język obcy. Dla nas najważniejsze na razie jest to, że zmieniamy optykę. Będziemy teraz patrzeć na słowa nie jako części mowy z poprzedniej typologii, a będziemy na nie spoglądać przez pryzmat funkcji, jaką pełnią w zdaniu, tak zwanej funktion syntactique, czyli będziemy patrzeć na te słowa jako na części zdania, a nie na części mowy. Najbardziej podstawowe elementy francuskiego zdania prostego i tylko takiemu będziemy się teraz przyglądali, to sujet i prédicat, czyli podmiot i orzeczenie. Podmiot to w uproszczeniu będzie grupa nominalna, a prédicat to czasownik, verb i dopełnienie. Attribut albo komplement. I to tymi częściami się właśnie teraz zajmiemy. Spójrzmy na przykłady. Eva est française. Elle est française. Kluczem do zrozumienia tego zagadnienia jest to, że dana funkcja może być pełniona przez kilka części mowy. W pierwszym zdaniu podmiot to rzeczownik, nazwa własna, a w drugim zdaniu podmiot to zaimek, który zastępuje imię, czyli rzeczownik. Właśnie temu przyglądaliśmy się w części o grupie nominalnej, gdzie tłumaczyliśmy sobie, czym się różni rzeczownik od zaimka albo przymiotnik od przysłówka. Tutaj mówimy nie o częściach mowy, a o funkcjach, jakie dane słowa pełnią w zdaniu, czyli o częściach zdania. Słówka ewa i el. Pełnią tę samą funkcję. Funkcja jest identyczna, a realizowana jest albo przez rzeczownik, albo przez zaimek, albo jeszcze ogólniej realizowana jest przez grupę nominalną. Widzimy, że jest to inny sposób patrzenia na zdanie niż w analizie części mowy. Dokładnie to samo zagadnienie wróci nam za moment na tapet, kiedy będziemy mówić o COD i COI, bo te dopełnienia również mogą być realizowane albo przez zaimki, albo przez rzeczowniki. No okej, okay, niech tam będzie. A co z innymi językami pozycyjnymi i fleksyjnymi, bo to brzmiało ciekawiej, jak o tym opowiadałeś. Kamil, dziękuję za przypomnienie. E, rzeczywiście, powiedzmy sobie teraz co nieco o szyku zdania, czyli o kolejności tych elementów w zdaniu prostym. Zarówno język francuski, jak i język angielski są typami języków o szyku SVO, a w języku polskim jest to domyślna składnia, ale ponieważ jest to język fleksyjny, to możemy zamieniać kolejność SV co? SVO, to znaczy subject, verb, object, albo komplement. Po polsku. Podmiot, czasownik, dopełnienie. Przywołajmy na pomoc Ebi. Ebi, bądź łaskawa i pomóż nam ze zdaniami o bananie. The monkey is eating a banana. The banana is eating a monkey. Kiedy będziemy tłumaczyć pierwsze zdanie na język polski, to możemy powiedzieć. Małpa je, banana, banana, małpa je, małpa, banana, je, je, małpa, banana, je, banana, małpa itd., itd. Cały czas jest to jedno i to samo zdanie. W językach pozycyjnych, to znaczy w języku francuskim i angielskim, to pozycja decyduje o tym, co jest podmiotem. Podmiotem staje się pierwsza grupa nominalna na początku zdania. Dopełnieniem zaś jest następna grupa, a decyduje o tym wyłącznie kolejność albo właśnie pozycja w zdaniu. W pierwszym zdaniu, które powiedziała Abby, to małpa je banana, bo to ona jest pierwsza. W drugim to banan je małpę, bo to banan jest pierwszy. Po francusku jest dokładnie tak samo. Oczywiście możliwe są pewne odchylenia od normy, ale temu przyjrzymy się dopiero później, kiedy będziemy robili materiały dla zaawansowanych. Right you are, Derek. For instance, cleft sentences. It's the monkey that eats the banana. It's the banana that's being eaten by the monkey. The more you know. And for the time being, off I Bye-bye. Tak, Ebi właśnie nam pokazała przykłady zdań, które naruszają tę domyślną składnię, ale dla nas początkujących jedyną słuszną kolejnością jest na razie podmiot, czasownik, dopełnienie. Subject, verb, Object. W językach fleksyjnych, czyli w języku polskim, to przypadek decyduje o funkcji słowa w zdaniu, a nie jego pozycja. Kiedy odmieniamy słowo przez przypadki, na, na przykład do słówka banan doklejamy końcówkę biernika banana, to już odmienione słowa, niczym klocki Lego, możemy układać w dowolnej kolejności, a i tak wiemy kto kogo je, bo to oznaczone jest przypadkiem. Innymi słowy, oznaczone jest za pomocą fleksji. Stąd i język fleksyjny. Namiastką przypadków w językach pozycyjnych są przyimki, preposition, czyli te słówka a, de, sur itd. Tak po angielsku to, from, by, etc. To właśnie powinniśmy mieć z tyłu głowy, kiedy będziemy mówić o różnicach między COD i COI. Dobrze! Będę to trzymała najbliżej z tyłu głowy, jak tylko się da! Czyli teraz skończyliśmy z tym wprowadzeniem i możemy zabierać się za te dopełnienia. Kami e, tak. Najprostszym typem zdania jest sujet, subject, verb, czyli verb. Tutaj tak zwany verb copule, czyli łącznik, i attribut, albo komplement du sujet, albo dopełnienie podmiotu. Spójrzmy na następujące zdania. Ewa jest francese. Ewa jest chanteuse. Elle devient adulte. Elle est belle, elle est. La maison est à vendre. I tak dalej, i tak dalej. Patin, coufin. Tutaj mamy podmiot. Tutaj czasownik w formie verb copule, czyli w formie łącznikowej, który właśnie łączy attribut z podmiotem. Widzimy dobrze, że ta sama funkcja attribut może być realizowana przez różne części mowy, a łącznikiem mogą być czasowniki typu być, stawać się itd. To jest najprostszy przykład zdania. A teraz rozumiem, czyli w funkcji orzeczenia może być na przykład rzeczownik, zaimek albo przymiotnik, czyli tę samą funkcję mogą pełnić różne części mowy. Rozumiem. Hm, czyli Grosza daj Wiedźmi psowi, zakiewką potrząśni, sakiewką potrząśni sakiewką potrząśnij. O, -o, -o, o! Grosza mu daj! I w tej sytuacji orzeczeniem jest zarówno Wiedźmi pies, rzeczownik, i mu zaimek. Okej, okay, teraz rozumiem, czemu zrobiłeś z tego inną serię, bo to jest rzeczywiście inny sposób patrzenia na zdanie, taki bardziej ogólny. Tak, Kami, zabrzmi to dziwnie, ale masz rację. Nieco bardziej skomplikowanym przykładem jest Komplement dobrze, czyli dopełnienie. I to Komplement może być direct albo indirect. Direct to bezpośrednie, COD. Indirect, COI, niebezpośrednie albo pośrednie. Zrozumienie różnicy między COD, direct, bezpośrednie, i COI, indirect, pośrednie albo niebezpośrednie, jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia gramatyki francuskiej w ogóle. O co w tym chodzi? Zacznijmy od przykładu. Je lis un livre. Je le lis. Czytam książkę. Je to sujet. Lire odmienione li to jest czasownik, verb, a un livre to dopełnienie, cod, realizowane tutaj przez grupę nominalną. W drugim zdaniu to le to jest zaimek, który również jest dopełnieniem. Podsumujmy. Zarówno grupa nominalna, un livre, jak i zaimek, le, pełnią tę samą funkcję, są dopełnieniem typu COD. Jedyna różnica między rzeczownikiem i zaimkiem jest taka, że zaimek zawsze znajduje się przed czasownikiem, bez wyjątku, a rzeczownik po czasowniku. Jak to? To to całe le to nie jest przed imek? To całe l Kamil, nie i właśnie dlatego wspominałem, że by być w stanie śledzić te wywody, należy być już przynajmniej średnio zaawansowanym, by nam się nie myliły te podstawowe koncepty. Zaraz sobie dokładnie spojrzymy na zaimki, ale na razie zróbmy jeszcze szybko to COI, żeby je skontrastować z COD. Na razie starczy nam tylko tyle, że to L to jest zaimek COD, a nie artikl. Ewa, poproszę następne zdanie. Je parla Darek. Je lui parle. Powtórka sytuacji. Sujet, verbe, komplement d'objet. Kamili, czy może pamiętasz, na czym polega różnica między COD i COI? Eee, o ile pamiętam, a jestem smokiem o małym rozumku, to między czasownikiem a dopełnieniem jest tu przyimek A. W sensie to całe COI. To było dopełnienie pośrednie, bo między dopełnieniem i czasownikiem pośredniczy przyimek to słówko A, za to COD to było dopełnienie bezpośrednie, bo dopełnienie bezpośrednio dotyka czasownika i nie ma nic pomiędzy czasownikiem i dopełnieniem. Brawo, Kamil. Ja, ja. Ja wszystko wiem, ja mogę wszystko, ja mogę góry przenosić. Ja, ja jestem tak mądra jak ty. Kami, gdyby kłuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Potraktuj to jako ostrzeżenie, ja jestem łaskawym bóstwem. A teraz przypomnijmy sobie zaimki zwrotne, które mieliśmy okazję już poznać, omawiając koniugację czasowników zwrotnych. W tym momencie wprowadzimy sobie zaimki COD i COI. M, T, L, la. Nu, W, L. M, T, L, L, Nu, W, L. M, T, nous vous leur me te lui nous vous leur widzimy że te zaimki są bardzo podobne a jedyna różnica między nimi to trzecia osoba liczby pojedynczej i liczby mnogiej podsumujmy to na drugiej tabelce Fiu, fiu fiu ja nic nie mówię patrzcie sobie i uczcie się dobrze jak już się nauczyliśmy, to teraz rzućmy okiem na te zaimki w akcji. Najpierw spójrzmy na COD i COI realizowane przez rzeczowniki. Je donne ce livre à Darek en cadeau. Adarek to COI, a ce livre to COD. A en -a to znaczy w prezencie i takich S-ów, floresów nie będziemy rozbierali na kawałki pierwsze, ale pokazujemy, że również możemy je dodać do zdania. Na razie zapomnijmy o tym wyrażeniu i spójrzmy na następne zdanie, gdzie to COD i COI będzie realizowane nie przez rzeczowniki, a przez zaimki. Te z kolei, jak pamiętamy, muszą znaleźć się przed czasownikiem. Przyjrzyjmy się więc zdaniu: daję mu ją. Daję Darkowi tę książkę. Je le lui donne. Darek! Po pierwsze, naucz się lepiej wiązać knebel, a po drugie, czy ta kolejność jest stała, czy mamy pełną dowolność z tymi zaimkami? Kamil, wyczuwam tutaj herezję. Right to jail, right away. Tak, niestety zaimek musi być dokładnie w tej kolejności, a nie w żadnej innej. Musi być porządek jak w więzieniu. Każdy zaimek musi trafić do swojej celi i możemy wybrać dwa dowolne. Zaczynamy od Ciebie. Najpierw zawsze będą te zaimki my, ty, synu, w. Nie interesuje nas to, czy jest to użyte w funkcji COD czy COI. Jeśli widzą my, to to zawsze będzie pierwsze. Potem przechodzimy do drugiej karteczki l, la, li. Wiemy już, że w tym kontekście nie są to artykle, a zaimki. W następnej kolejności w zdaniu ma prawo pojawić się zaimek lui albo leur, a dopiero na samym i szarym końcu zaimki y i a. O nich jeszcze co prawda nie mówiliśmy, ale musimy zaznaczyć ich funkcję w zdaniu. Tym zaimką przyjrzymy się niedługo w filmikach poświęconych grupie nominalnej. Podsumujmy więc. Mogę wybrać dowolną kombinację, na przykład me le, le, lui, ma, mi. I tak dalej, ale nie mogę ich umieścić w innej kolejności. Zupełnie inną kwestią, i temu właśnie przyjrzymy się w tym momencie, jest umiejscowienie tej grupy zaimków w tej kolejności. W dotychczas przerobionych zdaniach prostych widzieliśmy, że zaimki znajdują się przed czasownikiem, które określają. Nie inaczej jest w przypadku czasowników modalnych i wyrażeń z bezokolicznikiem. Chcę ci dać chose, a Chcę tobie dać coś. Książkę. Konstrukcja czasownika jest następująca. Doner quelque chose à quelqu'un. Je veux te le donner. Chcę tobie ją dać. Mała uwaga, po francusku niestety trzeba obowiązkowo używać tych zaimków. Po polsku byśmy się ich po prostu pozbyli, ale nie możemy tego zrobić po francusku. Chcę tobie ją dać, czyli kombo COD i COI. T to, to COI, a LE to jest zaimek COD, a nie article. Je veux te Chcę rozmawiać z tobą. Tutaj zwróćmy uwagę, że ty to jest COI, a nie COD. Parle a, a nie parle. Innymi słowy, ty to COI. COI i COD mają takie same formy dla drugiej osoby, więc trzeba wiedzieć, jaka to jest forma. A wiedzieć to będziemy, jeśli będziemy znali tak zwaną syntax czasownika. Je veux ton parler. Chcę rozmawiać z tobą o tym. Je veux le lui donner. Chcę mu to dać. Tutaj znowu widzimy kombo COD i COI, obowiązkowo w takiej kolejności. To były bezokoliczniki, a teraz spójrzmy na czasy złożone. Dla czasów złożonych, np. pasy composé umiejscowienie zaimków wygląda następująco. Darek. Po pierwsze, widzimy tutaj, że zaimki znajdują się przed czasownikiem posiłkowym, a nie przed czasownikiem będącym particip pasy. Po drugie, Zwróćmy uwagę na uzgadnianie się partyzipasy. Mówiliśmy już sobie, że partyzipasy uzgodni się z COD przed partyzipasy. W pierwszym zdaniu COD realizowany jest przez rzeczownik, który znajduje się za partyzipasy, a w drugim przez zajmek COD, który jest przed partyzipasy. Dlatego też to w drugim zdaniu partyzipasy się uzgodni. Spójrzmy dalej. Je lui ai donné les Dałem mu klucze albo dałam mu klucze. Dałem mu je albo dałam mu je. Tutaj participasy się uzgodni, bo ponownie COD nie jest realizowane przez rzeczownik znajdujący się za pasy, a przez zaimek, który znajduje się przed nim. Znowu zwróćmy uwagę, że participasy uzgodni się z COD, a nie z podmiotem, który to jest w liczbie pojedynczej i może być albo męski, albo żeński. Participe nie uzgadnia się z podmiotem. Uzgadnia się z dopełnieniem. Idźmy dalej. Nous les leur avons donné. My im je daliśmy. Zaimek COD i zaimek COI. On les lui a donné. Daliśmy im je. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a w następnym powtórzymy sobie te zaimki na przykładzie zdań przeczących, czyli negacji. Zapraszamy serdecznie.